2014 to rok wyborczy. W przeciągu nadchodzących 12 miesięcy będziemy aż dwukrotnie oddawać głosy. Najpierw będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie władze samorządowe. Tymczasem socjologiczne badania wykazują, że Polacy oddają głosy bardzo niechętnie, znacznie odbiegając pod tym względem od wskaźników europejskich. Wybory do Europarlamentu są jednymi z kilku takich cykli wyborczych. One odbywają się co 5 lat. Odbywają się w tym samym tygodniu w całej Europie. Wtedy wszyscy obywatele Unii Europejskiej w liczbie ponad 500 000 wybierają swoich przedstawicieli. No i właśnie Polacy również w tym uczestniczą. Uczestniczymy już 2 razy. Takie wybory mamy za sobą. W roku 2014 w maju będziemy wybierali po raz trzeci. I właśnie pytanie o frekwencję. W całej Europie ta frekwencja utrzymuje się na poziomie 40%. W niektórych państwach jest bardzo wysoka, w innych jest niska. Niestety do tych innych należy Polska. U nas frekwencja z trudem przekracza 20%. Nie chodzimy na te wybory. I zastanawialiśmy się wielokroć dlaczego. Być może dlatego, że wybieramy ludzi, którzy pracują daleko poza krajem. Że są w Brukseli, że nie zawsze identyfikujemy się z tym, co oni robią, że nie zawsze oni nas informują o tym, co robią, że nie utrzymują takiego codziennego związku ze swymi wyborcami. W związku z tym ta więź się rozluźnia. Jeżeli ta przyczyna tylko byłaby brana pod uwagę, no to można to zmienić, można jednak rozliczyć naszych posłów, którzy w parlamencie są jedną kadencję, a może niektórzy już 10 lat i zapytać, co zrobili. Co zrobili dla całej Europy, co zrobili dla Polski, w jakich zadaniach uczestniczyli i być może jak informacje o tym przenieśli na nasz grunt. Czyli czy informują o tym, co robi Europa, jakie wyzwania, jakie problemy przed nami stoją. To jest jeden problem. Drugi problem tkwi chyba w naszej naturze, naturze Polaka. My nie lubimy chodzić na wybory, być może dlatego, że kiedyś uważano, że wybory, pójście na wybory to jest obowiązek. I ten obowiązek był ściśle egzekwowany. Jeśli nie uczestniczyliśmy w wyborach, to mogliśmy nawet mieć kłopoty w miejscu pracy, byliśmy odhaczeni jako osoby aspołeczne. W tej chwili udział w wyborach jest prawem bardziej niż obowiązkiem. To prawo do udziału w wyborach przysługuje nam i z mocy polskiej konstytucji i z mocy przepisów unijnych i z prawem jest tak, że jak się je ma, to się nim cieszy, ale korzystać z niego i wykonać to prawo nie każdemu po prostu się chce. I Polak nie lubi chodzić do wyborów, ale lubi potem narzekać na efekt, który w wyniku wyborów się ukształtował. Nie chodząc do wyborów nie mamy prawa narzekać, krytykować osoby, które później funkcjonują w wyniku tych wyborów, zajmując określone stanowiska. Więc ja uważam, że do wyborów powinniśmy chodzić, powinniśmy nasz głos oddać, zwłaszcza, że mamy wybory wolne, mamy wiele list wyborczych, mamy wiele programów wyborczych. W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego będą się ścierały 2 nurty, nurt socjaldemokratyczny i nurt prawicowy. I ten socjaldemokratyczny, który w Europie będzie reprezentowany przez partie centrolewicowe, lewicowe, mówi: budujmy Europę społeczną, socjalną, w której liczy się człowiek, w której liczą się prawa, które temu człowiekowi przysługują. Nurt z kolei chadecki, reprezentowany przez partie prawicowe w Parlamencie Europejskim także, mówi: budujmy Europę opartą na podstawach liberalnych. Najpierw zbudujmy dobrobyt, a potem się tym dobrobytem dzielmy. To jest takie postawienie obywatela europejskiego w sytuacji oczekiwania, kiedy ten dobrobyt będzie i kiedy ten mniej zamożny Europejczyk może z niego skorzystać. Dlatego idąc do wyborów do Parlamentu Europejskiego, powinniśmy wybrać opcję, która nam bardziej odpowiada. Czy chcemy tej właśnie Europy, która będzie Europą socjalną, zorientowaną na wszystkich ludzi, w tym
niepozwalającą na degradację najuboższych? Czy chcemy wybrać Europę bardziej drapieżną, która chce się rozwijać, ale rozwijać bardzo często kosztem tych najsłabszych i tych najuboższych, pozostawiając ich w oczekiwaniu, że kiedyś te szanse się wyrównają. Więc to będzie wybór między tymi dwiema wizjami Europy, na które w maju powinniśmy sobie odpowiedzieć. I dlatego sądzę, że tym razem Polacy nie będą się wlekli w ogonie maruderów europejskich, bo za nami bardzo niewiele zostało państw, które miały gorszą frekwencję. Tylko pójdziemy do tych wyborów i wybierzemy opcję, która będzie nam odpowiadała. I to taką opcję, która jest opcją europejską, a nie opcją narodową związaną z bieżącą polityką którejkolwiek z partii. Bo to są inne wybory. To są wybory o kształcie przyszłości Europy. O tym zadecydujemy w wyborach europejskich. No i musimy wysłać do Brukseli ludzi w wyniku tych wyborów, którzy tę wizję, którą my wybierzemy, będą tam reprezentowali i będą nas informowali o tym, co robią, będą nas zapraszali do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego, pokazywali, jak to działa, informowali nas o tym, co zrobili, co robią i co zamierzają. Wtedy, myślę, będziemy więcej wiedzieli i o Europie, i o Unii, i o Parlamencie Europejskim i im większa wiedza, tym łatwiej później mobilizować ludzi. Więc chodźmy na te wybory. Głównym powodem takiego stanu rzeczy może być negatywny obraz sceny politycznej, jaki przedstawiany jest w mediach. Polacy nie widzą zatem sensu brania udziału w głosowaniu, gdyż odnoszą wrażenie, że ich wybór nic tak naprawdę nie zmieni. Myślę, że to wynika z charakteru naszego życia politycznego. No jeśli to, co Polacy obserwują z mediów, a rzeczywiście media elektroniczne to jest jedno z podstawowych źródeł informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce i na świecie, no to to, co widzimy w mediach, to są bezustanne kłótnie, konflikty. W zasadzie przeciętny zjadacz chleba nie jest w stanie zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, o co ta cała debata polityczna się toczy. Na dodatek oczywiście skrótowość, charakter mediów robią swoje, tak? Te przekazy siłą rzeczy są ograniczane, upraszczane, spłycane, więc przeciętny zjadacz chleba ma problem ze zorientowaniem się, o co tak naprawdę chodzi, a to, co mu mówi własne doświadczenie życiowe, czyli zmaganie się z jego problemami życiowymi, w ogóle nie znajduje odzwierciedlenia w tej tak zwanej dyskusji publicznej. Tak? Problemy związane z bezrobociem, z dziurawymi drogami, to wszystko gdzieś jest poza tym głównym nurtem dyskursu publicznego, pojawia się incydentalnie w momencie wniosku o wotum nieufności dla takiego czy innego ministra. A tutaj się okazuje, że na przykład dotarcie do pediatry w dni świąteczne czy w nocy z chorym dzieckiem jest dużym problemem. Trzeba jechać do szpitala oddalonego o kilkanaście czy kilkadziesiąt nieraz kilometrów. I to są rzeczy, które najbardziej interesują Polaków. Te, które są najbliżej ich codziennych spraw. A te dyskusje ideologiczne związane z tym, co się dzieje na świecie czy w Polsce, to jest bardziej drugorzędna rzecz. I stąd myślę, jest jeden z powodów. Druga rzecz to w zasadzie zasługa, w cudzysłowie rzecz jasna, samych polityków, którzy nie potrafią wyjaśnić na przykład tego, od czego jest Parlament Europejski, po co tak naprawdę Parlament Europejski funkcjonuje, dlaczego ma to takie ogromne znaczenie, żeby brać udział w tych wyborach. No i poza tym Parlament Europejski jest daleko. Do tego nakłada się mała obecność tej tematyki w mediach i stąd mamy efekt taki, że wybory, które tak naprawdę nie mają specjalnego wpływu na codzienne życie przeciętnego Kowalskiego. To są wybory prezydenta Rzeczypospolitej. Cieszą się największym zainteresowaniem i najszerszym udziałem społecznym. W przeciwieństwie do wyborów, które naprawdę mają podstawowe znaczenie dla codziennego życia przeciętnego Polaka, czyli wybory samorządowe, których frekwencja jest naprawdę niewielka. A czy to nie jest tak, że mamy poczucie, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje na scenie politycznej, niezależnie od tego, na kogo będziemy głosowali? W pewnym sensie ma pani rację, oczywiście mówiąc dokładnie to. Niemniej jednak no, to jest wina już, może nie wina, to jest efekt systemu politycznego, tak? Systemu proporcjonalnego podziału głosów w zależności od liczby, proporcjonalnego podziału mandatów w zależności od liczby uzyskanych głosów. Mówiąc wprost,
dla uproszczenia listy partyjne, których być może poza politologami i samymi politykami nikt nie rozumie. Tak? No, głosujemy na jedną osobę, podczas gdy niekoniecznie ona dostaje mandat. Kandydaci z partii, czy z listy, którą wybierze sobie wyborca, konkurują tak naprawdę najbardziej między sobą o ten mandat, a nie z drugim ugrupowaniem. Więc nie chcę powiedzieć, że system jest skomplikowany, bo metody głosowania czy rozdziału mandatów zdarzają się różne na całym świecie, pojedynczy głos przechodni i tego typu rzeczy, systemy mieszane, tak jak na Ukrainie, połowa jest wybierana w systemie proporcjonalnym, połowa większościowym. Natomiast tu jest rzecz do wykonania, którą politolodzy nazywają pracą polityczną. Chodzi o to, żeby wyjaśnić ludziom, że ich głos ma znaczenie. No właśnie, a co jeszcze mogłoby wpłynąć na to, abyśmy chętniej oddawali głosy w wyborach? No być może to, że politycy zbliżyliby się do wyborców, rzeczywiście nawiązali z nimi bezpośredni kontakt. No proszę zwrócić uwagę na tak zwaną komunikację polityczną. Ona nabiera szybkiego tempa dopiero przed wyborami. Na kilka miesięcy przed wyborami nagle pojawiają się billboardy, pojawiają się aktualizowane codziennie strony internetowe. Są oczywiście politycy i samorządowcy, bo chciałbym to bardzo mocno rozróżnić, którzy utrzymują stały kontakt z wyborcami, ale badania pokazują, że komunikowanie polityczne, na przykład przy pomocy mediów społecznościowych, nie zawsze przenosi się na poparcie w wyborach. Niemniej jednak ten kontakt powinien być utrzymywany. No, proszę spróbować, nie wiem, pójść na dyżur do posła ze swojego okręgu i zobaczyć, ile oni realizują spraw, jak pomagają, czy w ogóle można mówić o tym, że pomagają swoim wyborcom. Ja oczywiście nie chcę tutaj wszystkich wrzucać do jednego worka. Na pewno są posłowie, których ja też znam osobiście, że autentycznie angażują się w życie i w problemy swoich wyborców, no ale wszyscy powinniśmy sobie życzyć, żeby to było 460 osób, które się naprawdę angażuje w problemy swoich wyborców. Wszystko wskazuje na to, iż przed Polakami jeszcze długa droga do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i poczucia wpływu na to, co dzieje się na scenie politycznej. Również sami politycy mają wiele do zrobienia, by zachęcić wyborców do udziału w głosowaniu. Wszak funkcjonują właśnie dzięki nim.